W tym filmie będziemy rozmawiać o pochodnej kierunkowej funkcji wielu zmiennych. Więc powiedzmy, że mamy taką funkcję wielu zmiennych, na przykład dwóch zmiennych w najprostszym przypadku, która ma wartości rzeczywiste, skalarne, czyli na przykład mamy funkcję na przykład x kwadrat razy y. To jest jakaś przykładowa funkcja. I teraz zastanówmy się, jaka jest interpretacja pochodnych cząstkowych, którą już znamy z poprzednich filmów, ale tutaj dla przypomnienia sobie to zrobimy jeszcze raz. No i powiedzmy, że to jest płaszczyzna xy, czyli płaszczyzna, która reprezentuje nam dziedzinę naszej funkcji. No i tę płaszczyznę nasza funkcja przekształca, funkcja f przekształca na prostą rzeczywistą, bo to jest funkcja o wartościach skalarnych, o wartościach liczbowych. No i teraz, co to znaczy obliczyć pochodną cząstkową na przykład po x, df po dx, w jakimś konkretnym punkcie, na przykład w punkcie 1, 2, no to ten punkt na wykresie możemy sobie zaznaczyć tutaj, 1, 2, tutaj mamy ten punkt. No i teraz, co to jest pochodna cząstkowa po x w tym punkcie? No to znaczy, że my tutaj sobie bierzemy jakiś taki przyrost w kierunku właśnie, w kierunku osi x, czyli przy ustalonym y się nie zmienia, x się tylko zmienia, i patrzymy, i co temu przyrostowi odpowiada, jaka zmiana tutaj na w zbiorze wartości funkcji. No i potem przechodzimy do granicy, dzielimy właśnie ten przyrost tutaj wartości, dzielimy przez długość tego przyrostu argumentów w kierunku osi x. No i analogicznie możemy zapytać o przyrost w kierunku osi y. No i to będzie, temu będzie odpowiadał jakiś przyrost tutaj wartości. On może być w ogóle w inną stronę. I możemy teraz policzyć iloraz tych przyrostów i przejść do granicy, i to będzie pochodna cząstkowa po y w tym punkcie 1, 2. No ale tutaj mieliśmy właśnie przyrost dokładnie w kierunku zmiennej x lub dokładnie w kierunku zmiennej y. A moglibyśmy teraz zadać takie pytanie, a co będzie, jak wezmę przyrost w kierunku jakiegoś innego wektora, jakiegoś wektora, na przykład wezmę sobie wektor o współrzędnych na przykład minus 1, 2. No i mogę zapytać, jak będą się zmieniały wartości funkcji wtedy, kiedy będę szedł w kierunku takiego wektora z argumentami. Czyli ten wektor, to tutaj możemy sobie zaznaczyć, on będzie jakoś tak wyglądał. No i mogę się zapytać, właśnie jeżeli będę tutaj się przesuwał po płaszczyźnie argumentów w kierunku tego wektora, no to jak będą się zmieniały wartości funkcji? No i oczywiście, jak liczyliśmy te pochodne cząstkowe, to nie braliśmy tutaj takiego przyrostu, takiego długiego, tylko przechodziliśmy do granicy, jak już mówiłem, czyli przechodziliśmy z długością tego wektora tutaj do granicy, do zera. Czyli tutaj braliśmy coraz mniejsze, te przyrosty coraz mniejsze, no i w granicy liczyliśmy, jaka jest granica tego ilorazu. I tak samo tutaj w kierunku y na przykład, też tutaj braliśmy takie przyrościki coraz mniejsze i przechodziliśmy z nimi w granicy do zera. No więc tutaj analogicznie ja ten mój wektor v muszę pomnożyć przez jakąś liczbę h, którą oznaczę h, i z tą liczbą będę zbiegał do zera, czyli będę sobie myślał, że ta liczba będzie jakaś bardzo mała, na przykład 0,001, i będzie coraz mniejsza, i będę przychodził do granicy z tą liczbą. Czyli tak naprawdę ten wektorek tutaj będzie coraz mniejszy. No i po prostu jak pomnożę ten wektor przez ten przyrost h, no to tutaj będę miał minus h, a tutaj będę miał 2 razy h. No i teraz możemy zgadywać, domyślać się, że jeżeli będę liczył właśnie pochodną w kierunku tego wektora, no to będzie to coś takiego. Najpierw zacznijmy od tego, że pochodną kierunkową oznacza się w ten sposób, że pisze się ten symbol nabla, no i tutaj ten wektorek. No są też inne oznaczenia, w podręcznikach można je spotkać, na przykład df po dv, może być pochodna w kierunku wektora v, w taki sposób oznaczana, no różne są oznaczenia, no ale tutaj wybierzemy akurat to oznaczenie, że to jest pochodna kierunkowa w kierunku wektora v funkcji f od x, y. No i ile to może być, no to domyślamy się patrząc na postać tego wektora.
widzimy, że tutaj jak bierzemy jakiś przyrost w kierunku x, no to mnożymy go przez minus 1, no i ten sam przyrost w kierunku y mnożymy przez 2. Jakbyśmy liczyli właśnie jak się zmienia funkcja wtedy, kiedy się przesuwamy w kierunku x, no to tę zmianę musimy pomnożyć przez minus 1, a tę zmianę, która odpowiada przyrostowi w kierunku y, musimy pomnożyć przez 2 i dodać te zmiany do siebie. Czyli to, co tutaj dostaniemy, to będzie minus 1 razy df po dx dodać 2 razy df po dy. No, minus 1 to jest ta pierwsza współrzędna, 2 to jest ta druga współrzędna. Więc tyle będzie równa ta pochodna kierunkowa. No i widać, że to można łatwo uogólnić, bo tutaj występują współrzędne tego wektora, czyli w ogólności, gdybyśmy mieli jakiś wektor w, który ma współrzędne na przykład ab, no to pochodna kierunkowa w kierunku tego wektora w funkcji f od x, y, no to będzie a razy pochodna cząstkowa po x dodać b razy pochodna cząstkowa po y. No to są właśnie te pochodne cząstkowe. Są mnożone przez współrzędne tego wektora tutaj, tak? Więc widać, że to się łatwo uogólnia na dowolny wektor. No i też można zauważyć, że to przypomina nam iloczyn skalarny. O, to może tutaj napiszemy, że to przypomina nam i taki iloczyn skalarny wektora o współrzędnych AB, tak, tutaj mamy wektor o współrzędnych AB, pomnożony skalarnie przez wektor df po dx, df po dy, czyli przez gradient. Czyli to, co tutaj mamy, to jest iloczyn skalarny wektora w razy po prostu gradient funkcji f. Tutaj mamy iloczyn skalarny takich dwóch wektorów. No i oczywiście to jest taki bardzo zwarty zapis. No i wygodnie jest go stosować wtedy, kiedy na przykład mamy więcej zmiennych. Kiedy funkcja f zależy nie od dwóch zmiennych, ale od trzech, czterech, pięciu i tak dalej, no to wtedy gradient ma odpowiednio tyle składowych, ile jest zmiennych. Jak na przykład mamy funkcję pięciu zmiennych, to gradient ma pięć składowych. No i ten wektor w wtedy też ma pięć składowych. No ale ten wzór zawsze obowiązuje. Czyli to jest takie trochę zgadnięcie, jak tę pochodną kierunkową obliczyć i jak w praktyce ją się oblicza, a w kolejnym filmie pokażę, jaka jest formalna definicja pochodnej kierunkowej.